Szczęść Boże, Paweł Rzemyszkiewicz, zapraszam na Informacje Dnia. Ojciec Święty Franciszek otrzymał specjalne zaproszenie do odwiedzenia Daru Młodzieży, który przypłynie na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Złożył je dzisiaj w Watykanie minister Marek Grubarczyk. Szefowi resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej towarzyszyli uczestnicy rejsu niepodległości. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie przedstawicieli młodych, którzy na statku Dar Młodzieży opływają świat, aby dotrzeć na Światowe Dni Młodzieży w styczniu przyszłego roku w Panamie. Witam wiernych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wraz z księdzem arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, którzy proszą o błogosławieństwo koron papieskich, jakimi zostanie ozdobiona ikona Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Niech zwycięska królowa Polski wstawia się za nami. Myśmy idąc przez życie stale wzrastali w wierności Bożym przykazaniom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty kontynuował temat 10 przykazań Bożych. Zwrócił uwagę na różnicę, jaka jest między nakazem a słowem. Nakaz to polecenie, które nie zezwala na dialog, natomiast słowo jest podstawowym środkiem relacji, które inicjuje rozmowę. Zatem czymś innym jest wykonywanie rozkazów, a czymś innym dialog. Myśląc o przykazaniach, niekiedy pytamy, czy Bóg narzuca mi swoje nakazy, czegoś zabrania, czy też troszczy się o mnie? Czy jesteśmy poddanymi Boga, czy Jego dziećmi? Jak mówił Ojciec Święty, cały czas musimy wybierać między mentalnością niewolnika, a mentalnością syna. Duch Święty sprawił, że w Chrystusie staliśmy się synami i w Nim jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego 10 przykazań nie możemy traktować jak niewolnicy, ale mamy je wypełniać w duchu dzieci Bożych. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w czerwcu, do Sejmu dostałoby się 6 ugrupowań. Na pewno na tej liście nie znalazłaby się Nowoczesna, która uzyskała tylko 4% poparcie. 41% badanych wyrażających gotowość udziału w wyborach zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość, a 20% na Platformę Obywatelską. Próg wyborczy przekroczyłyby też SLD 6% i Kukiz 15 również 6%. Z kolei do Sejmu nie dostałyby się Nowoczesna 4%, PSL 3%, Partia Wolność 1% i Partia Razem również 1%. 18% spośród badanych wyrażających gotowość udziału w wyborach nie umiało określić, na jakie ugrupowanie oddałoby głos. W porównaniu z majem notowania PiS wzrosły o 5 punktów procentowych. 2% spadek zanotowała Platforma Obywatelska, a Kukiz 15 1% wzrost. SLD i Nowoczesna utrzymały poparcie z maja. Na PSL, Partię Razem i Wolność chce głosować po 1% mniej ankietowanych w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Chęć udziału w wyborach wyraziło 61% respondentów, z czego 26% stwierdziło zdecydowaną chęć, a 35% uznało, że raczej poszłoby do głosowania. 28% badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach. Według ekspertów na wzrost notowań partii rządzącej wpływ mogą mieć takie czynniki jak zapowiedziany program Dobry Start, czyli 300 zł dla każdego ucznia, obietnice waloryzacji emerytur, a także utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i niskie bezrobocie. Badanie przeprowadzono w dniach od 8 do 17 czerwca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1023 pełnoletnich mieszkańców Polski techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Obecność rodziców przy hospitalizowanym dziecku pozwala najmłodszym szybciej wrócić do zdrowia. Dzięki temu dzieci czują się także bezpieczniejsze. Niestety, jak się okazuje, prawie połowa rodziców, będąc przy swoim dziecku w szpitalu, musi spać na krzesłach lub karimatach. Warunki noclegowe dla opiekunów małych pacjentów pozostawiają wiele do życzenia. A przecież obecność rodzica przy dziecku, zwłaszcza w chorobie, to priorytet. Najważniejsze oczywiście dla rodzica jest zdrowie dziecka. Za to komfort przebywania na oddziale jest równie istotny. Czego potrzebują? Myślę, że tak. Po pierwsze potrzebują miejsca, gdzie będą mogli spokojnie się umyć, bo przebywanie 24 godziny na dobę w obcym miejscu powoduje, że człowiek chciałby się odświeżyć. Po drugie potrzebują miejsca, gdzie mogą się wyspać. Sen jest najważniejszym
takim czynnikiem, który pozwala nam wstać codziennie rano, iść do pracy lub opiekować się własnym dzieckiem. Według badań TNS Polska 90% Polaków uważa, że rodzice powinni mieć możliwość przebywania w szpitalu z dzieckiem w trakcie całej hospitalizacji. Połowa osób ankietowanych, którzy mają dzieci do 18 roku życia, mówi też, że znalazło się w sytuacji, gdzie podczas pobytu dziecka w szpitalu nocowali na krześle, fotelu czy nawet na karimacie lub też spotkali się z takimi sytuacjami w swoim najbliższym otoczeniu. Ta sytuacja powinna się zmienić. Dawno już powinna przyjść era, gdzie rodzic jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu leczenia i nie jest traktowany jako obca tkanka, tylko jest traktowany jako przyjaciel i osoba, która nam pomaga. Żadna pielęgniarka czy lekarz nie zauważy tego, co widzi rodzic. Tych niepokojących, ale również tych prognostycznie dobrych objawów, po to, żeby nie wdrażać niepotrzebnie kolejnej na przykład jakiejś terapii. Dlatego tak ważna jest bliskość rodziców przy hospitalizowanym dziecku i wie o tym każdy rodzic. Potwierdzają to także psychologowie. Bliskość rodziców korzystnie wpływa na proces leczenia, właśnie poprzez zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka w szpitalu, mali pacjenci mają prawo przebywać z rodzicami przez cały okres hospitalizacji. Śmierć radnego Głogowa Pawła Chruszcza nie może być samobójstwem, powiedział na antenie Radia Wnet brat zmarłego poseł Sylwester Chruszcz. Śledztwem w tej sprawie zajmuje się prokuratura krajowa. 31 maja w późnych godzinach wieczornych znaleziono zwłoki 42-letniego radnego Głogowa Pawła Chruszcza powieszone na słupie energetycznym. Obecnie prokuratura okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić, czy było to samobójstwo, czy w grę wchodzi udział osób trzecich. Ze wstępnej opinii biegłych wynika, że przyczyną zgonu było uduszenie poprzez powieszenie. Jednak nikt z rodziny czy znajomych zmarłego nie wierzy, że było to samobójstwo. Chcę podkreślić, że nikt z nas z rodziny, ze znajomych nie wierzy w samobójstwo. Mój brat nie miał charakteru, żeby targnąć się na siebie. Miał silny charakter, wielokrotnie z nami organizował bardzo duże akcje polityczne, zawsze był w pierwszym szeregu na Marszu Niepodległości, zawsze brał na siebie dużo pracy. To był człowiek mocny, zbudowany wewnętrznie. Mówił na antenie Radia Wnet brat zmarłego poseł Sylwester Chruszcz. Dodał też, że jego brat osiągnął sukces zawodowy, był osobą cieszącą się szacunkiem społecznym, a także angażował się w życie społeczno-polityczne jako radny Głogowa. Poseł został zapytany także o pracę głogowskiej policji. Uważam, że policja powinna tam powiatowa działać szybciej, sprawniej. No wie pan, panie redaktorze, jest kuriozum, że mój brat, który został oskarżony przez prezydenta miasta o zadawanie pytań co do różnych aspektów nieprawidłowości w mieście, dostaje wezwanie teraz, tydzień temu, na policję, żeby zeznawał w tej sprawie. Sylwester Chruszcz przyznał też, że śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest wielowątkowe i nie chce ujawniać innych szczegółów, ponieważ może to utrudnić śledztwo lub ułatwić winnym zacieranie śladów. Już niedługo Macedonia będzie Macedonią Północną. Ateny i Skopje zakończyły trwający ponad ćwierć wieku spór. Mimo wszystko sprawa wciąż wywołuje potężne emocje w obu krajach. Parlament Macedonii rozpoczął dziś proces ratyfikacji historycznego porozumienia zawartego w niedzielę z Grecją o zmianie nazwy państwa macedońskiego. Ma się ono nazywać Republika Macedonii Północnej. Aby porozumienie weszło w życie, musi zostać przyjęte przez parlamenty obu krajów. Jesienią ma się w Macedonii odbyć referendum w kwestii zmiany konstytucji, która ma uwzględnić nową nazwę kraju. Spór o nazwę Małej Bałkańskiej Republiki dobiegł końca, ale głosy protestu przeciw kompromisowi nie cichną ani w Grecji, ani w Macedonii. Nie akceptujemy tego porozumienia. Dla nas nie jest ono ważne. Macedonia jest w naszej duszy, dlatego tu jesteśmy. Robią co chcą. Macedonia jest jedna i to grecka. Ta decyzja wymazuje 27 lat naszej państwowości, podnoszą protestujący. Żal mi, bo to wszystko jest greckie, tylko greckie. Macedonia jest grecka. Proszę przekazać taką wiadomość całemu światu. Macedonia jest grecka.
Zdaniem przedstawicieli prawicy 80% Greków nie chce tego porozumienia. Tsipras nie powinien podpisywać umowy. Zdradza nas. Czuje się zawiedziony. Po kompromisie co do nazwy kraju Macedończycy są bliżej członkostwa w NATO, a także w Unii Europejskiej. A teraz o spotkaniu kanclerz Niemiec i prezydenta Francji. Ich rozmowy skupiły się na kryzysie migracyjnym oraz wspólnym budżecie strefy euro. Nowy rozdział w reformach Unii Europejskiej. Tak spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem określiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jednym z kluczowych tematów rozmów było stworzenie budżetu strefy euro, który ma służyć inwestycjom, zmniejszeniu różnic między państwami Unii oraz chronić je przed kryzysami. Dążymy do budżetu strefy euro, który powinien wejść w życie równolegle do średniookresowych perspektyw finansowych. Chodzi o dalszy rozwój Europejskiego Mechanizmu Stabilności w kierunku Europejskiego Funduszu Walutowego w celu zainstalowania dodatkowego instrumentu stabilizacji dla krótkoterminowych niestabilności i problemów z płynnością poszczególnych państw członkowskich. Niemiecka kanclerz dodała, że zanim taki budżet powstanie, należy zredukować ryzyko związane z kondycją europejskich banków. Przyznała także, że to właśnie temat powołania budżetu strefy euro był najtrudniejszą kwestią w rozmowach z prezydentem Francji. Francja i Niemcy dyskutowały o tych planach przez 9 miesięcy. Było to trudne dla Macrona, ponieważ Merkel musiała prowadzić negocjacje ze swoją własną koalicją w Niemczech, co związało jej nieco ręce. Politycy spotkają się jeszcze, aby sfinalizować to, co uzgodnili w kwestii reform. Emmanuel Macron nazwał zawarte z Niemcami porozumienie wejściem w drugą fazę wspólnej waluty. Do tej pory nie udało nam się uczynić z euro pełnej alternatywy dla dolara lub waluty, w której mechanizmy konwergencji byłyby wystarczające, aby zapobiec kryzysom systemowym, takim jak te, które widzieliśmy. Francuski prezydent zaznaczył, że budżet strefy euro może obowiązywać już w 2021 roku. Ma on wyglądać jak każdy inny budżet, czyli mieć zarówno wydatki, jak i dochody. Szczegóły takie jak jego wysokość oraz źródło finansowania zostaną ustalone przez ministrów pod koniec roku. Warunkiem powstania budżetu jest zgoda pozostałych państw strefy euro. Drugim z tematów rozmów przywódców Niemiec i Francji był kryzys migracyjny. Politycy wezwali pozostałe kraje członkowskie do wspólnego zajęcia się tym problemem. Wierzymy w europejską odpowiedź na wyzwania związane z migracją. Nie są one niczym nowym. Wspólnie jesteśmy zdeterminowani, aby koordynować ten problem razem ze wszystkimi państwami członkowskimi. Popieramy plan Komisji Europejskiej i austriackiej prezydencji Unii Europejskiej, aby wzmocnić ochronę granic zewnętrznych, co oznacza wzrost liczby personelu Agencji Granicznej Frontex. Francja i Niemcy będą dążyły do wypracowania rozwiązania polegającego m.in. na odsyłaniu osób zabiegających o azyl w państwach wspólnoty do krajów, w których zostali zarejestrowani. Spotkanie Angeli Merkel i Emmanuela Macrona miało na celu przygotowanie wspólnego stanowiska obu krajów przed szczytem Unii Europejskiej, który odbędzie się pod koniec czerwca. Ponad 1000 osób próbowało dostać się wczoraj do budynku ukraińskiego parlamentu w Kijowie. Protestujący nie zgadzają się z cięciami świadczeń wypłacanych weteranom oraz górnikom. W proteście uczestniczyli weterani wojny w Afganistanie, górnicy wydobywający węgiel kamienny, a także ofiary katastrofy w Czarnobylu. Protestujący starli się z policją. Do dzielnicy rządowej sprowadzono wzmocnione patrole Gwardii Narodowej oraz specjalne jednostki do negocjowania z uczestnikami manifestacji. Ich celem było niedopuszczenie do szturmu na parlament. Z protestującymi spotkali się deputowani oraz pierwszy wiceprzewodniczący Rady Najwyższej. Uczestnicy protestu sprzeciwiali się przede wszystkim ograniczaniu ich świadczeń oraz przywilejów. Mamy zagwarantowaną opiekę medyczną, transport oraz socjal. Prezydent zabrał nam jednak już prawie wszystko, resztę zabiorą zimą. Jak długo mamy to wytrzymywać? Protestujący domagali się równocześnie zwiększenia emerytur i odszkodowań, które otrzymali w przeszłości. Emerytura wynosiła $300, a teraz jest już tylko 150. Czy to normalne? Leczenie było kiedyś darmowe.
sprawę, a teraz w szpitalach nie ma lekarstw. Płacimy własne pieniądze za leczenie, albo płacisz, albo wychodzisz. Dla protestujących górników głównym problemem jest finansowanie przemysłu węglowego oraz plany zamknięcia poszczególnych kopalń. Według niektórych związków zawodowych górnicy nie otrzymali prawie 29 milionów dolarów zaległych wynagrodzeń. Znaczna część tej kwoty to pensje pracowników z Donbasu zajętego przez prorosyjskich separatystów. Dziś nad ranem wojsko izraelskie zaatakowało z powietrza 25 obiektów radykalnego ruchu palestyńskiego Hamas w Strefie Gazy. Była to odpowiedź Izraela na rakiety i pociski moździerzowe wystrzelone przez palestyńskich bojowników. Armia doliczyła się 30 palestyńskich rakiet i pocisków moździerzowych wystrzelonych w kierunku Izraela i podała, że system obrony przeciwrakietowej przechwycił 7 rakiet. W odpowiedzi izraelskie wojsko dokonało nalotów. Według mieszkańców Strefy Gazy w jednym z nich lekko rannych zostało 2 członków Hamasu. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych zarówno palestyńskiego, jak i izraelskiego ostrzału. W ostatnich tygodniach Palestyńczycy ze Strefy Gazy wypuszczali w stronę Izraela płonące latawce w celu podpalenia położonych tam pól uprawnych i lasów. Część latawców miała podwieszone żarzące się kawałki węgla lub płonące kawałki materiału, a inne niosły niewielkie urządzenia wybuchowe. Płonące latawce to symbol palestyńskiego ruchu protestacyjnego, zapoczątkowanego w Strefie Gazy 30 marca. Podczas prowadzonych od tego czasu demonstracji wskutek ostrzału izraelskiego wojska zginęło co najmniej 127 Palestyńczyków, a prawie 4000 zostało rannych. Brutalne metody pacyfikacji, które stosuje izraelskie wojsko, ściągnęło krytykę społeczności międzynarodowej. Palestyńczycy domagają się prawa do powrotu na ziemię, które opuścili lub z których zostali wygnani ich przodkowie po powstaniu państwa żydowskiego. Władze Izraela twierdzą, że za protestami stoi Hamas, który celowo prowokuje mieszkańców kontrolowanej przez siebie Strefy Gazy do przemocy. Jednak Hamas temu stanowczo zaprzecza. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a kolejny serwis o godzinie 16. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Maria Kaliściak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w całej Europie dużo słońca. W Paryżu i Madrycie nawet bezchmurne niebo. Nieco więcej chmur na wschodzie, z których może popadać i zagrzmieć. Najchłodniej w Londynie i Moskwie 22 stopnie. Dużo cieplej na południu 31-32. A w naszym kraju, podobnie jak i w całej Europie, ciepło i słonecznie. Termometry wskażą diś od 23-24 stopni na Mazurach i Podlasiu, 25-26 na wschodzie, w centrum oraz na południu, do maksymalnie 27 w zachodnim pasie. Jedynie w okolicach Gdańska nieco chłodniej, bo 22 kreski. Wieje dziś słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, a barometry wskazują 1021 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Życzę Państwu dobrego popołudnia i do zobaczenia.